Według mnie las jest oczywiście jakąś powierzchnią pokrytą drzewami, bardzo skomplikowanym ekosystemem, ale według mnie prawdziwy las to taki las, który jest ukształtowany całkowicie przez siły naturalne, czyli przez wiatry, owady, grzyby, zwierzęta, nie wiem, pożary, tego typu rzeczy. Także według mnie w lesie, w prawdziwym lesie, człowiek nie powinien być czynnikiem kształtującym, czyli takim coś sadzi las, co zaburza interakcje międzygatunkowe, promując jedne gatunki drzew kosztem innych, co reguluje pogłowie zwierzyny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo wtedy już mamy do czynienia z takim niby lasem. Przede wszystkim bardzo mi się podobało to, co pan redaktor Wajrak, jak podchodzi do przyrody. No. Mówmy sobie prawdę, mówmy, nazywajmy to, co jest lasem, lasem, a to, co nie jest lasem, tylko pewną formą działalności człowieka w celu hodowli, uprawy drewna, jest czymś sztucznym. Nie podchodzimy do tego w sposób taki nabożny. No. Puszcza Białowieska jest niezwykła. Niezwykła w skali świata, stąd była pierwszym parkiem narodowym w świecie. Myślę, że pan redaktor Wajrak bardzo wielu osobom uświadomił pewien paradoks o tym, o czym nie myślimy, mówiąc po prostu chodźmy na spacer do lasu. Nowych rzeczy może się nie dowiedziałam, z wieloma rzeczami się zgodziłam z panem Wajrakiem. Troszkę miałam jakichś swoich innych przemyśleń na pewne tematy, ale mówił bardzo ciekawie i poruszył wiele różnych tematów, wiele różnych spraw z różnych perspektyw, stron. Także myślę, że to spotkanie było na pewno bardzo wartościowe i dużo wniosło dla wszystkich. Czy coś, czegoś nowego się dowiedziałam? No, bardzo mi się podobały zdjęcia pana Wajraka. Niesamowite. Bardzo bym chciała też kiedyś, nie wiem, tak zobaczyć wilki i takie sfotografować na przykład. Ponieważ piszę o zwierzętach, piszę o przyrodzie, tak się złożyło, że parę razy redakcja pomyliła zdjęcia do moich artykułów i na przykład zamiast przy artykule o bobrach dostałem zdjęcie świstaka, więc stwierdziłem, że żeby uniknąć takich pomyłek, będę fotografował sam i dlatego się nauczyłem fotografować. Zresztą ciągnąć fotografa do lasu jest bardzo trudno. Czy czegoś nowego się dowiedziałem? No na pewno tak. No, dowiedziałem się, że przede wszystkim istnieją różnice pomiędzy tym, co stworzyła natura, a pomiędzy tym, co stworzył człowiek własnymi siłami, bo do tej pory właściwie chyba żyłem w nieświadomości. W bardzo taki łatwo przyswajalny sposób dla takiego, nazwijmy to, użytkownika końcowego, czy końcowego odbiorcy. Te informacje zostały tutaj przekazane, no a tym bardziej na czym podległa ta atrakcyjność tego spotkania, no że od takiego człowieka, od eksperta praktycznie, tak, którego rzeczywiście wszyscy znamy. Że to, że się dowiedziałem, że czym się różni las, który zasadził człowiek, a i natura na przykład. Bardzo dla mnie takim ciekawym pytaniem, a właściwie stwierdzeniem było powiedzenie o puszczy, że kiedyś w dawnych czasach mieliśmy jednak coś takiego, co rozróżniało taki las, zwykły las, od takiego lasu pierwotnego, naturalnego i że to jest właśnie puszcza i że to słowo mamy w polskim, bo jesteśmy narodem bardzo związanym z lasami i bardzo ciekawe wywodzące się od tego zapuszczać, czyli zostawić tak, żeby samemu sobie. I obiecuję, że słowo zapuszczać będę wykorzystywał w pisaniu. Bardzo dobrze, że ktoś mi to przypomniał. Idea, formuła jest nam znana, bo nie jesteśmy tutaj pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Jestem pierwszy raz, koleżanka mi powiedziała, że jest to spotkanie ze względu na tematykę, przyszłam, no i się zapisałam, zamierzam przychodzić częściej, bardzo mi się podoba. Można się wielu rzeczy dowiedzieć, ciekawych ludzi spotkać, fajnie, że no, osoby się chętnie wypowiadają na różne tematy, różne poglądy mają, także myślę, że warto. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i wszystkich, z którymi się spotykam, a nie są naukowcami, ja jestem naukowcem, przekonywuję, że należy przychodzić, posłuchać nie tylko tym, czym się interesujemy, ale również tym,
czym się w zasadzie, o czym mogliśmy nigdy nie słyszeć, a możemy tutaj się dowiedzieć w sposób lekki, tak slogan, lekki, łatwy i przyjemny, ale kawiarniana atmosfera w cudzysłowie towarzyszy człowiekowi w zdobywaniu wiedzy od starożytności, bo na tym polegała idea agory w starożytnych Atenach. Więc to są bardzo dobre wzorce. Nie, no to jest w ogóle fajna idea, bo ja uważam, że wiele, wiele problemów w Polsce wynika z tego, że my nie rozumiemy, na czym polega nauka. Ja akurat nie jestem naukowcem, więc muszę się pracować z naukowcami, pracuję z naukowcami, moja żona jest naukowcem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że takie kawiarnie naukowe, oczywiście poza takimi wykładami jak mój, który nie był za bardzo naukowy, umówmy się, pozwalają ludziom zrozumieć to, czym jest nauka. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby do takiej kawiarni przychodzili jeszcze politycy i dziennikarze i słuchali tego wszystkiego. Na pewno dobrze by im to zrobiło.